chleb się wiadomo musiał pojawić wcześniej, ale pamiętam, że to było jak zamieszkaliśmy w Danii na osiedlu i tam moi koledzy, u każdego kolegi była tradycja, że ten chleb u muzułmanów był po prostu pieczony domowo u nich, więc mocne skojarzenia z chlebem to na pewno z arabskim, tak. Karim był z Maroko, więc jak przychodziło się do niego, to zawsze masło było roztopione i był świeży chleb, taki w plackach, to się nazywa chyba badbut, czy mamkhamer. A znowu turecki chleb zawsze był u kolegów z Turcji i zawsze on był inny, zawsze pachniał inaczej. Jako typowy emigrant poznawałem Polskę jako nastolatek, przyjeżdżałem do Polski, ale w jakimś momencie na pewno ja zrozumiałem, że nie wiem kiedy to się wydarzyło, ale zrozumiałem, że ja się Polski nigdy nie wstydziłem, bo nigdy nie zostałem tak wychowany. Moja polskość jest taka, że ja się stałem ogromnym patriotą, mieszkając w Polsce. Jeżeli ja będę mógł zrobić taką robotę, choć małteńką, żeby wyciągnąć to najlepsze, co jest w naszej polskości i świecić polską flagą za granicą, a jak jestem tutaj znowu w Polsce, no to świecę trochę duńską flagą, staram się mieszać te najlepsze z tych dwóch moich ojczyzn. Staram się uczyć innych, żeby się nie wstydzić bycia Polakiem. Ja wiem, że to strasznie brzmi, ale naprawdę ten nasz kompleks, który nie wiem kiedy się wyłowił, którego ja na pewno ewidentnie nie mam, bo się wychowałem w Danii. Więc ja się nie nauczyłem troszeczkę naszej Polski nienawidzić czy się wstydzić jej. Więc ja mam wielkie szczęście, że jak harcerz przez swoją pracę, że jeżdżę po naszym kraju, to ja Polskę odkrywam za każdym razem. Wydaje mi się, że Polska jest jednym z najbardziej multikulti krajów, których znam w Europie. Dla mnie Polska jest właśnie ogromną różnorodnością, co wbrew pozorom jest coś, o czym zapominamy na co dzień, a dla mnie, jeżeli ktoś jest Polakiem i mówimy Polska dla Polaków, chciałbym zobaczyć tych, którzy tak mówią, żeby zrobili sobie test genetyczny. W Polsce najmniej się robi testów genetycznych przez ludzi, dlatego że boją się tak naprawdę dowiedzieć prawdy o tym, jak bardzo to, co myślą, jest polskie, miesza się z ich światopoglądem. Dlatego ja myślę, że jak się mówi Polska dla Polaków, to właśnie takie spotkanie jak dzisiaj, nie tylko. A wydaje mi się, że ta otwartość, jak tu przyjechaliśmy też, i same warsztaty też cieszy się do dzisiejszego dnia. Generalnie jest tutaj bardzo bez spin. Jesteśmy, bym powiedział, z żoną tacy, no, nie łazimy często na jakieś różne imprezy. Mówimy często do siebie, że powinniśmy bardziej otwierać się i spotykać innych ludzi. Więc tutaj jak propozycja była, żeby spotkać innych ludzi, ale właśnie w piwnicznej, to było logiczne, że przyjeżdżamy. Ja nie znam za bardzo polski show biznes, ale jeżeli to możemy w jakichś takich mówić o zgrupowaniu różnych kultur i osobowości, no to naprawdę dobrze nam wychodzi, dlatego że możemy się od siebie uczyć. To ja bardzo chciałbym się nauczyć robić tatarski płaski chlebek, który jest cholernie tłusty, ale na zimę to wydaje mi się, że może być idealny.